Cześć, dzisiaj kolejna część odnośnie monitoringu sieci. W tej części zajmiemy się zainstalowaniem Kakti, zaimportowaniem templatki do Mikrotika oraz skonfigurowaniu usługi SNMP na Mikrotiku. Zaczniemy od przygotowania naszego systemu operacyjnego. Pracuję głównie na Debianie, dlatego większość moich poradników będzie właśnie na tym systemie. Zakładam, iż podstawową konfigurację systemu już macie, czyli zainstalowaną usługę Apache, PHP i MySQL. Jeżeli macie z tym jakikolwiek problem, dajcie znać w komentarzach. Wykorzystamy wersję 0.8.8H, ponieważ do niej mam przygotowane wszystkie skrypty. Adres do Kakti i skryptów są na moim blogu bądź w opisie filmu. W pierwszej kolejności musimy doinstalować kilka pakietów. Tak więc wpisujemy apt-get-install, rrd-tool, snmp i snmpd. Potwierdzamy tak i naciskamy Enter. Teraz pobieramy odpowiednią wersję Kakti. Do tego celu użyjemy Wgeta oraz Tara. Po rozpakowaniu całość przenosimy do katalogu var www.html, czyli domyślny katalog Apache. Za pomocą dowolnego edytora nanosimy poprawki w pliku konfiguracyjnym Kakti. Zmieniamy pola z nazwą użytkownika i hasłem. Uważajcie przy stosowaniu znaków specjalnych typu dolar lub małpa w haśle, nie zawsze to poprawnie działa. OK, teraz musimy przygotować naszą bazę danych, także za pomocą konta roota logujemy się i tworzymy nową bazę danych o nazwie Kakti. W katalogu Kakti, który chwilę wcześniej przenieśliśmy do warwu HTML, jest plik kakti.sql, który stworzy nam odpowiednie tabele w bazie. Aby to uczynić, wpisujemy odpowiednią komendę. Potwierdzamy hasłem i naciskamy Enter. Ponownie logujemy się do MySQL-a. Teraz musimy stworzyć użytkownika Kakti i nadać mu uprawnienia do bazy Kakti. Teraz otwieramy przeglądarkę i w adresie podajemy adres naszego serwera /kakti. Wszystko działa jak należy, przystępujemy do instalacji. Kakti przy instalacji sprawdza, czy wszystkie wymagane pakiety są zainstalowane. Jeżeli czegoś brakuje, na pewno zobaczysz czerwony komunikat o braku zainstalowanego pakietu. Domyślnym loginem i hasłem jest admin. Przy pierwszym logowaniu musimy zmienić hasło. Teraz musimy dograć skrypty i templatki do Mikrotika. Skorzystamy już z gotowego rozwiązania. Przechodzimy na stronę autora i pobieramy skrypty. Co prawda jest to do wersji 0.8.8F, jednak z wersją H także dobrze to działa.
Za pomocą FTP-a kopiujemy całość na serwer. Następnie postępujemy według instrukcji na stronie i wszystkie niezbędne pliki kopiujemy do katalogu var www.html.ca. Następnie przechodzimy do Cacti i importujemy naszą templatkę. Z dysku wskazujemy plik XML, potwierdzamy OK i to mniej więcej byłoby tyle. Templata została zaimportowana. Teraz logujemy się na Mikrotika, klikamy na IP, SNMP, Contact Info i Location uzupełniamy dowolnie. Trap Community zostawiamy na Public i Trap Version zmieniamy na 2. Przechodzimy na Communities i podajemy adres IP naszego serwera z zainstalowanym Cacti. Klikamy OK. Wracamy do Cacti, klikamy na Device i z prawej strony klikamy na Add. W polu Description podajemy wyświetlaną nazwę, podajemy adres IP routera, który ma być monitorowany. Host templatki wskazujemy na Mikrotik, zmieniamy trap version na 2 i klikamy Create. Przechodzimy na Graph Tree i klikamy Add. Podajemy nazwę i zatwierdzamy. Następnie przechodzimy na New Graph, z listy hostów wybieramy nasz nowo dodany router, następnie z prawej strony checkboxami zaznaczamy, jakie wykresy mają się utworzyć. Klikamy w prawym dolnym rogu na Create. Klikamy w nowo utworzony obiekt, następnie Add. W Graph Item typ wybieramy na host i wskazujemy naszego mikrotika. Przechodzimy na zakładkę Graph i klikamy na nazwę hosta. Teraz musimy trochę poczekać, aby Cacti przyjęło dane z routera. Dlatego obrazki przez kilka minut mogą być niewidoczne. Za odświeżenie zgromadzonych danych odpowiedzialny jest plik puller.php, który znajduje się w głównym katalogu Cacti. Musimy dodać odświeżanie owego pliku poprzez wpis w crontabie. Chcemy, aby nasz puller odświeżał się co 5 minut. Komendy wykorzystywane w poradniku będą dostępne w opisie filmu bądź też na moim blogu. Za pomocą polecenia Vim edytujemy etc crontab i dodajemy linijkę z nowym kodem. Cacti jest bardzo przydatnym narzędziem w pracy administratora. Oczywiście w ten sposób możemy monitorować nie tylko urządzenia Mikrotika, ale także inne urządzenia sieciowe. Jednak zasada dodawania nowych hostów jest bardzo podobna. W razie jakichkolwiek pytań zostaw komentarz, jeżeli chcesz być na bieżąco z moimi materiałami, zostaw suba.